Ojcze Mateuszu, zostań z nami. Ojcze Mateuszu, z nami. Opłakujemy znaną postać. Ojca Mateusza. Artur Żmijewski. Ojciec Mateusz. Człowiek ze skoku Stawczyka. Czy Artur Żmijewski nie wykonywał w swoim życiu trzech najbardziej intratnych zawodów? Bo tak, mówi się, że lekarz no to łapówki. Łapówki. Księża. No księża, no to wiadomo. Księża tłuką hajs, majbachami jeżdżą i tak dalej. Nie wszyscy jeżdżą majbachami. No i reklamuje skok Stawczyka. No to no. banki, pieniążki, monetki, no, ale dolary. Tylko widzę lukę taką, bo po prostu ojciec Mateusz jeździ na rowerze. Tak. A to ja mogę powiedzieć prawdziwą historię? O księdzu, który gdzieś niedaleko mojej miejscowości. Po tej miejscowości, w której mieszkał, który miał plebanie i kościół. Jeździł Cinquecentem, wyjeżdżał gdziekolwiek poza tą miejscowość, do Krakowa czy gdziekolwiek, to wyjeżdżał najnowszym Passatem. Tylko mówię, i to jest autentyk. Informator faktu. Po raz pierwszy robimy temat faktu, tak? Fakty, informacje ma najświeższe, tak. Coś jak Spider-Web o technologii w Polsce. Tak, to jest prawda, to jest wszystko prawda. I mamy tutaj informacje z pierwszej ręki, bezpośrednio od ojca Mateusza. Bezpośrednio, tak. Osoby blisko ojca Mateusza, no ale to prawie to samo. Pan Artur Żmijewski nie chce być zaszufladkowany po raz kolejny, bo już był raz lekarzem i udało mu się odszufladkować. Teraz jest ojcem Mateuszem i teraz znowu nie chce być zaszufladkowany. Może być to trudne, bo już jest 131 odcinków tego serialu. On nie chce być nie fair. Zabijcie mnie, scenarzyści, bo jak go zabiją, to nie będzie serialu. Serial się nazywa Ojciec Mateusz. No to mógłby mieć syna na przykład. Mateusz? To nie jest nietypowe w polskich środowiskach kościelnych. Który miałby na imię Mateusz? Syna, o którym nie wiedział, a nie, że dopiero by zrobił. Nie wiedział, więc... Nie wiedział, że ma syna. Rzadko się zdarza, że nie wiedział, że ma syna? Wtedy wpada kto? Za kościelny mógłby. Nie, Jan Wieczorkowski. I też ma na imię Mateusz. Cały początek serialu od nowa, bo on idzie do seminarium i tam się zaczynają perypety. O, stary, zbrodnie w seminarium! Ale czas. Szelest szat purpuratów. Ojciec Mateusz 2, kryptonim Benkart. Ojciec Mateusz odrodzenie. Syn z nieprawego łoża. O, taki sufiks do ojciec Mateusza. Żeby Żmijewski na przykład jakby miał problem z hajsem, mógłby się pojawiać w epizodycznych rolach jako jego duch, który go nawiedza. Synu! I nagle tak ojciec Mateusz przyjeżdża na rowerze. O! Tring, tring! Tak jak mówiłem, ojciec Mateusz i Artur Żmijewski chce być w porządku, żeby jakoś tam doprowadzić do końca serialu. Czyli na przykład zamiast rozwijać wątki, żeby je zamykać. Myślę sobie teraz o wszystkich babciach. I moim zdaniem te panie powinny zgłosić to do prokuratury. Halo, policja? Proszę przyjechać na Dworonicza. A wiesz co tam bywa? Rady Kutarskie. Nie wpłynie na nich. Jeśli oglądają nas starsze osoby i bardzo zależy mi na tym, żeby jednak ojciec Mateusz trwał, to proszę pisać do Radka Kutarskiego. Tak, na Facebooku go znajdziesz. Wszędzie, gdzie możecie. Ale w ogóle jest wszędzie. Ja się boję, że zaraz zajrzę do lodówki. Tak, tak. Bo ciągnę w jakichś reklamach go widuję. Dokładnie, wszędzie w ogóle. A miało być spas. Nawet Mel Gibson tak często nie używał tego słowa. Ty to jednak jesteś człowiek gry słów. Przyznaj, że język to jest dla ciebie szachownica, no nie? I słowa to są pionki. Możesz je przestawiać jak chcesz, no nie? Najważniejszy jest format, a później sobie robię co chcę. Czy my chcemy oglądać dalej ojca Mateusza, czy my tylko chcemy... w reklamach skoku? Czy w takim razie, jako że jest aktorem, nie będzie grał w serialach, to czy chcemy go widzieć w filmach? Oj nie. Częsty proceder jest dla polskich aktorów grać w rosyjskich filmach, czy chcemy go widzieć w rosyjskich filmach? O! Razem z panem DeLongiem? O! I z Gonerą, Robertem Gonerą. Możemy. Jezus, ale Młodzi Gniewni to był film. Właśnie chciałem powiedzieć, bo Młodzi Gniewni, no nie? Często sobie sprawdzam listy filmów to watch, no nie? Które warte są obejrzenia. Tam się prawie nigdy nie pojawiają Młodzi Gniewni. A to był przecież dobry film wtedy. Wszyscy mówili, wow, Młodzi Gniewni, Coolio, Gangsta's Paradise, nie? Ale wiesz, to też mam taką uwagę jedną? Jaką, słucham? Że kiedyś robiłeś lepszą muzę. W ogóle. Tak. To jest tak. Taka refleksja na koniec. Tak. To pożegnaj się ładnie z widzami teraz. Pod playerem macie w opisie link do 2 w 1. Ważne jest dla mnie, żebyście kliknęli ten link. Jestem widzem, przekonanie. Go. Jeśli chcesz zrobić mi dobrze... Nie, żegnam. To kliknij w ten link. Nie ma. I zaraz się włączy klip. Dlatego mówiłam, żebyście byli lekko stronniczy.